Witam wszystkich w kolejnym materiale. Teraz będę zaczynał materiały od końca, czyli pokazuję fin finalne, finalne wykonanie e, założonego tematu. Czyli pokażę w tym materiale, jak zrobić klips do białych robaków, do małej ich ilości, nie tak jak w zestawach karpiowych, że potrzebujemy kilkanaście na klipsie, a ten zestaw e, ratuje nam tyłek bynajmniej mi. Zawsze na wodach PZW, gdzie yy, na zwykły haczyk ryby się nie zapinają, a używam trzech białych robaków i po prostu yy, robię sobie mały klips yy, z małego haka. Yy, musi być cienki. Jak to zrobić? Zaraz cofnę się w czasie, dzięki tej technologii naszej, jaką mamy. Czyli cofam się w czasie, pokazuję jak zrobić klips do białych robaków. Używanie tego typu klipsów, yy, dla mnie, trochę mija się z celem, ponieważ no nawet w najmniejszych rozmiarach, te są akurat normalne, takie większe karpiowe, yy, przy używaniu haków, na przykład, tak jak w tym materiale chcę przygotować, z haków 14, yy, no to po prostu się mija z celem, jest... Yy, na, na ten klips wchodzi rowaków kilkanaście, a ja nie łowię jakichś kolosów. Ja chcę łowić ryby 2-3 kg. No, wiadomo, że większe też się przydadzą, ale chodzi o to, że po prostu chcę łowić ryby na mniejsze zestawy, gdzie potrzebuję na klipsie zamieszczać dwa, trzy białe robaki. Dlatego klipsy karpiowe dla mnie są no troszeczkę niedomyślane. Niedopieszczone, nie pomyślane, tak jak się należy. No, wiadomo, że tam można. Mogą służyć karpiarzom, jakiś przy łowieniu jakichś wielkich okazów, ale do mojego łowienia się nie nadają. Zatem, co nam jest potrzebne? Potrzebne nam są haki, cienkie haki. Ja używam Kamasanów, tych B983, ponieważ mają cienki drut i mają oczko. Obojętnie, jakie haki mogą być z cienkim drutem. I jako hak taki już łowny, w tym wypadku PRC1 znany wszystkim. I już pokazuję, jak wygląda zamontowanie tego typu zestawu. Wyjmuję sobie jeden hak ten Prestonowski bezzadziorowy. Wyjmuję sobie jeden hak Kamasana. Mam dwa tego typu haki. Hak bazowy, czyli ten do węzła, bez węzła, musi być większy. Deczko od haka, który będzie stanowił dla nas klips. Ja po prostu odkąd zacząłem używać, nie wiem, już chyba w 2015 roku jak może nie wcześniej, już nie pamiętam tego typu rozwiązanie, zwiększyła mi się diametralnie. Liczba łowionych ryb, ponieważ ja łowię w 99% na wodach PZW i łowię właśnie na białe robaki. Stosując białe robaki na zwykłym haku, co robimy? Tracimy. Tracimy. Yy, tracimy dużo. O, widzicie? To jest właśnie to, że tak powiem. Zdarza się. Jak w bajce mojego syna. Dość często. Trudno. Bierzemy następny. No, nieraz się zdarza. To wszystko jest stal, hartowana, twarda. Kuta. Jak się coś źle złapie, to później się to wych. Jeżeli nad wodą chcemy zgiąć hak, to znaczy nie chcemy zgiąć haka oczywiście, to wszystko się zegnie, ale jeżeli nieraz chcemy coś zrobić, musimy obrócić hak tak, żeby grot wychodził troszeczkę na bok. Bo jeżeli zrobimy ku, koło, to nam ten pomysł nie wyjdzie, tak jak trzeba. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaokrągliliśmy hak. Jeszcze go troszeczkę dopieszczę. Można go nie dopieszczać już, ale jak wiadomo, jeżeli by się łowiło na wodach PZ2, w zestawie musi być jeden hak. Jeżeli zrobimy z niego kółeczko, no to już nie jest hakiem, prawda? Nikt się nie ma prawa do nas przyczepić, że łowimy na dwa haki czy na łowisk, wody no, wody PZW, czy łowiska ogólnie, gdzie jest jakiś taki zakaz śmieszny. To po prostu, o, robimy kółeczko. Hak już nie jest hakiem. Musi być, tak jak tu widać, odkształcony troszkę do boku, żebyśmy później mogli zakładać robaki. I to już nie jest hak. To już jest kółko. Jak mi ktoś powie, że to jest hak... No to powiem, żeby szedł do okulisty lub, no nie wiem, może do psychiatry. Tak to wygląda. Kamasany świetnie się do tego nadają, tylko że ja zbyt chciałem to szybko zrobić i po prostu się złamał ten pierwszy, którego odkładam tutaj z boku. No i co robię dalej? Dalej robię tak, że używam plecionki. Ostatnio sprawdza mi się, nie używam fluorokarbonów, dlatego że po prostu nie lubię. Miałem kilkukrotnie brania większych ryb, których fluorokarbon 225 mm Robinsona po prostu strzelił I, i tyle, poszła ryba, a ja wolę mieć plecionkę. W tym wypadku biorę tą plecionkę w 10-metrowych odcinkach, dwa zwoje sobie odwijam. Odcinam i robię przypon. W ten sposób można robić. obśnie sobie końcówkę. W ten sposób można robić długie przypony do zestawów rzecznych. Ale można też robić przypony yy, krótkie do metody. Ja właśnie no, łowię tu i tu w ten sposób. I teraz tak na haczyk, który nam teraz będzie służył jako. Jako będzie nam służył jako klips do robaków. Przeciągam plecionkę. Robię ze 3-4 obroty, to jest tutaj nie, nie musi być dużo, żeby po prostu to się obróciło i przekładam plecionkę. Ostatnio ten mówię, pracuje się przy komputerze, no to znaczy przy komputerze. No przy komputerze. I coraz gorszy ten mój jest wzrok. Proszę o cierpliwość. W tym przypadku nie zauważyłem dużej różnicy, czy się składa od wewnątrz kolanka, czy od zewnątrz. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało wieku. No i właśnie. Może nie będzie, może będzie. Lecionka właśnie ma to do siebie, że jest małe oczko. Jak jest małe oczko, to jest ciężko to przewinąć, ale można zrobić coś takiego, że przypałzuję teraz na chwilę, ponieważ yy, przełożenie. Przez oczko nie dało rezultatów. No bywa tak, że po prostu nie, nie zawsze można przełożyć to dwukrotnie. Przekładam przez oczko tylko raz. Widzicie, teraz łatwo przeszło. Jak się chce i składam, robiąc, robiąc taką pęteleczkę, na której jest to nasze oczko, i wiążę to po prostu w taki sposób jak haczyki z łopatką. Czyli ten krótszy, krótszy koniec plecionki owijam sobie 2-3 razy. To wiązanie tak naprawdę on, na, na tym haku, który jest, który jest po prostu tym klipsem, nie ma znaczenia, czy on będzie w typu węzeł bez węzła, czy, czy, czy inny. Zaciągamy. O, mamy zawiązane zawiązany pierwszy haczyk, który jest oczkiem. Czyli tą, y, tym klipsem dla robaków. Obetniemy to, co zostało. Jakoś, coś w tym filmiku mi wszystko idzie na przekór. Rzeczy, które robię szybko w tym materiale, robię jakbym pierwszy raz to w życiu robił. A ja już to robię, wiązanie kilkadziesiąt razy. Czyli mamy klipsa. Hak jest odkształcony, tak jak widać, do boku. Widać, nie widać. Haczyk odchodzi do boku, czyli możemy spokojnie z boku zakładać rybaki. No i dalej, to już jest proste. Proste albo nieproste, ponieważ już mi został koniec tej plecionki, który jest maltretowany. Ja sobie to trochę skrócę. O tak. Obślinie za kadrem, żeby było bezproblemowo. No i wkładamy plecionkę w oczko haka prestonowskiego, mojego ulubionego. Odmierzamy sobie tak żeby po prostu mijały nam się te haki coś takiego z pół centymetra za robimy ja tak przeważnie z 5 obrot, obrotów nigdy tego nie liczę i wkładamy plecionkę a widzicie to jest właśnie to. Wkładamy plecionkę ponownie w, ha w haczyk. Nigdy nie mam problemów, kurde, z przeciąganiem tych plecionek. Ale tu, takie jest kiepskie światło. O, przeszło. Stał się cud. <grym> no. Oczywiście odmierzam sobie mniej więcej te 10 cm. Tu mam taki specjalny przyrząd. Kawałek płyty z odmierzonymi odległościami. Odmierzam sobie te 10 cm. Robię pętlę. podwójną jak zwykle zrobienie pętli to jest najmniejszy szczegół na tym filmie ale niech będzie mhm. obecne to dziś i tak mamy zawiązany idealnie zestaw i białe robaki, tłuszczówkie i piękne. Zakładamy sobie na klipsa od strony haka. Musi być to, musi być haczyk wyprowadzony z boku i cienki. Dlaczego? Dlatego, że jak jest haczyk wyprowadzony z boku, nie mamy problemów z nakładaniem robaków. To, że jest to haczyk, to ma grot. Zapobiega y, temu, że robaki z niego spadają. Długo na nim pięknie żyją. No. Ten akurat już nie żyje. I drut musi być cienki. No. Tak wygląda to finalnie. Około centymetra. Nawet to mi wyszło za, za dużo. Ale to wystarczy dwa obroty zrobić. Mamy klips z białymi robakami. Pozdrawiam, do następnego razu.